Muszę na początku Państwu przypomnieć, zgodnie z procedurą, że nie wolno posiadać przy sobie środków pirotechnicznych, broni, ostrych przedmiotów, które mogą służyć jako broń. Gdybyście Państwo zauważyli cokolwiek niepokojącego, jakąkolwiek prowokację, jakąkolwiek próbę przeszkadzania nam, proszę natychmiast zgłaszać to policji, która jest tutaj wokół i nas zabezpiecza. Sami pamiętajcie, nie podejmujcie żadnych czynności, żadnych działań. Zgłaszajcie to wszystko natychmiast policji. Mam nadzieję, że to tego oczywiście nie dojdzie, natomiast z obowiązku muszę o tym powiedzieć. Szanowni Państwo, tutaj są flashmobowcy, którzy pojawiają się często na ulicach Łodzi i w różnych miejscach publicznie czytają konstytucję. A teraz chciałem zacząć tradycyjnie, mam nadzieję już, od preambuły do konstytucji, tego dokumentu, który jest dla nas najważniejszy i który w tej chwili został podeptany. Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, my nie jesteśmy profesjonalistami, którzy zajmują się prowadzeniem tego typu wystąpień. W związku z czym mogą nam się zdarzyć wpadki. Wybaczcie. Jesteśmy tak samo poruszeni i wzruszeni sytuacją, która się wydarzyła w Polsce. Ja sobie wynotowałem taki właśnie fragment z preambuły, który wczoraj świdrował mi w głowie, kiedy widziałem, co się dzieje w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
jest absolutną kpiną historii, kpiną losu, że przewodniczącym tej komisji jest były komunistyczny prokurator. Jego zachowanie było obrzydliwe. Zachowanie większości, części posłów było obrzydliwe. Wczoraj w trakcie śpiewania hymnu Polski część posłów siedziała. Komunistyczny prokurator nie przeszkadzał mu zupełnie hymn. Robił swoje. Robił to, na co był zaprogramowany. Chcę się z Państwem podzielić pewnym wzruszeniem. Wczoraj tutaj też byliśmy. Przeglądałem później zdjęcia z tego zgromadzenia. I moja żona, która tutaj krąży w tej chwili, robi zdjęcia też Państwu. Pokazała mi zdjęcie, które zrobiła policjantów, którzy nas zabezpieczają. Oni w czasie hymnu mieli zdjęte z głowy czapki i trzymali rękę na sercu. Panowie policjanci, jesteście wielcy. Komunistyczny prokurator nie potrafi tego zrobić. Ten cytat z preambuły, który wtedy mi świdrował w głowie, mówi o tym, że zachowaniami przyrodzonej godności człowieka powinniśmy się kierować. Wczoraj nie było godności człowieka w tym spektaklu. Chciałem poprosić kogoś zupełnie przypadkiem. Przed chwilą dowiedziałem się, że jest między nami sędzia sądu rejonowego, okręgowego, przepraszam. Powiedziałem, że będą wpadki. Bardzo panią proszę, ponieważ to te sądy zostały w dniu dzisiejszym podeptane. Dzień dobry państwu. Nazywam się Ewa Maciejewska i jestem sędzią sądu okręgowego w Łodzi, tego sądu, przed którym w tej chwili stoimy. Wiem, że zgodnie z konstytucją sędziom nie wolno angażować się w życie publiczne, o ile nie da się tego zaangażowania pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. Brawo za odwagę! Przez 20 lat mojej pracy nigdy nie wypowiadałam się publicznie. Tylko wypowiadałam się uzasadniając wyroki, które wydawałam. Może nie wszystkie były sprawiedliwe, może nie wszyscy, którzy wychodzili z mojej sali sądowej, uważali je za sprawiedliwe, ale zawsze wydawałam je, mając przekonanie, że są one w mojej odczuciu i według mnie sprawiedliwe. Proszę państwa, jeżeli zdecydowałam się zabrać głos dzisiaj tutaj teraz, to dlatego, że uważam, że te trzy ustawy, które przegłosował polski parlament, nie dadzą się pogodzić z niezależnością sądów i że każdy sędzia, który chce zachować niezawisłość, ma nie tylko prawo, ale ma też obowiązek apelować o weto, trzykrotne weto co do tych trzech ustaw. Proszę państwa, jeżeli chodzi o reformę sądów, to pewnie nie odkryję Ameryki. Jeżeli powiem, że na pewno jest ona potrzebna, chociaż nie uważam, że polskie sądy są tak złe, jak można usłyszeć w TVP Info, ani też nie uważam, że są one tak złe, jak wynika z badań opinii publicznej, jeżeli chodzi o badanie zaufania do sądów. Dlatego, że myślę, że ci, którzy udzielają odpowiedzi na pytania ankieterów, nie tyle kierują się własnym, osobistym doświadczeniem z sali sądowej, ale mówią to, co usłyszeli w mediach. A w mediach od półtora roku bardzo źle się mówi o sądu. I sama przyznam, że gdybym miała swoją opinię formułować w oparciu o to, co słyszę w mediach, zwłaszcza mediach prorządowych, to też bym pewnie uważała, że ta ustawa jest konieczna i potrzebna. Ale proszę państwa, moje doświadczenie zawodowe mówi, że jest inaczej, że sprawy nie są czarno-białe, że bardzo często ludzie mogą wychodzić z sądów niezadowoleni, ale to nie znaczy, że te sądy trzeba całkowicie zbudować od początku. Sądy muszą mieć autorytet. Wyroki z sądów musimy szanować, bo jeżeli nie będziemy szanować, to nie da się stworzyć sądów oddanych obywatelom, gdzie wszyscy będą wygrani. Zawsze czyjaś racja będzie na wierzchu, a czyjaś będzie pod spodem. My nie jesteśmy cudotwórcami jako sędziowie. Nie możemy tak zrobić, żebyście wszyscy państwo nas kochali. Ale bardzo prosimy, szanujcie nasze wyroki. Mówcie, przegrałem, ale to jest wyrok sądu, więc się z nim godzę. Brawo! Brawo!
oczywiście można bardzo wiele rzeczy zmienić w polskim sądownictwie. Można próbować rozmawiać, jak zrobić, żeby wyroki były szybciej wydawane, żeby uzasadnienia były bardziej zrozumiałe, żeby każdy, kto przychodzi do sądu, był szanowany, a zwłaszcza, żeby jego czas był szanowany, bo wiem, że na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia. Ale nie zaczynajmy tej rozmowy od tego, żeby przerywać konstytucyjnie zagwarantowane kadencje Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszej prezes Sądu Najwyższego i wysłaniem w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Od tego ta rozmowa nie może się zaczynać, bo naprawdę te sądy nie będą szanowane i nie będą oddane obywatelom. Dlatego apeluję do wszystkich Państwa, łączcie się z nami w tym łańcuchu światła i prośmy Pana Prezydenta o 3 razy weto. Dziękuję bardzo. Trzy razy weto. Szanowni Państwo, jest między nami, są też przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Jest pani mecenas Agata Stacewicz, jest nasza serdeczna przyjaciółka Michalina Engel, prawie to samo pokolenie. Oddam głos najpierw Agacie. Słuchajcie, na samym wstępie chciałam bardzo, bardzo wszystkim podziękować, że tutaj przyszliście. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, że jest nas wielu. Trzeba pokazywać to codziennie do tej pory, aż osiągniemy skutek. Słuchajcie, ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest bardzo ważna. Dlaczego ona jest taka ważna? No chociażby z bardzo prostego powodu. Takiego, że Sąd Najwyższy stanowi o wyborach. O to chodzi. Dokładnie. To znaczy orzeka o tym, czy wybory były ważne. Dokładnie. I dlatego chodzi im o to, żeby mieć własnych sędziów. Ja rozumiem, zdemolowali Trybunał Konstytucyjny. Mieli swoje powody, twierdzili, że to jest twór polityczny, ale na Boga sędziowie nie są tworem politycznym, wręcz przeciwnie. Sędziowie są niezawiśli i tacy muszą pozostać. Witam Państwa serdecznie. Agata mówiła o tym, jakie jest ryzyko przejęcia Sądu Najwyższego przez polityków. Ja chciałabym powiedzieć, wiem, że wśród Państwa są na pewno studenci prawa, są moi znajomi z aplikacji, wiem, że wczoraj byli, dzisiaj Was niestety nie widzę. Super, są, wiedziałam, że jesteście. Mam do Was taki apel. Mówmy wszystkim swoim znajomym, swojej rodzinie o tym, jakie jest ryzyko tego, co dzieje się teraz w kraju. Mówmy prostym językiem, tłumaczmy na przykładach. Wszyscy na pewno pamiętamy posła PiS-u, który znęcał się nad swoją żoną. I teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie instancje sądowe, do Sądu Najwyższego włącznie, są kontrolowane przez partię. Czy myślimy, że ktoś znajdzie tam sprawiedliwość? Nie. Mówmy też o tym, że to, co dzieje się teraz w kraju, wyklucza nas tak naprawdę z europejskiej wspólnoty. Dzisiaj czytałam, że któraś z najważniejszych europejskich gazet, nie pamiętam w tej chwili tytułu, wprost napisała, że dla Polski, która nie jest już państwem praworządnym, nie ma miejsca w europejskiej wspólnocie, bo nie spełnia warunków akcesyjnych. To, co robi PiS, tak naprawdę wyprowadza nas z Europy. I to musimy uświadamiać młodym ludziom, mówić, jakie są konsekwencje, że być może granice, które są otwarte, ja urodziłam się w świecie otwartych granic. I boję się, że ten świat właśnie się kończy. Kolejny adwokat. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać. To jest zamach stanu.
jeżeli niszczy się konstytucję, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której my tracimy możliwość osiągania normalności w tym kraju, to to jest zamach stanu. Hańba! Proszę Państwa, w Niemczech też zaczęło się tylko od 17% w 1933 roku. NSDAP dochodziło, mając poparcie, tylko 17%. Tutaj było 20% ludzi, którzy tak do końca nie wiedzą, na czym polega sytuacja, w której jedna partia przejmuje władzę. Jeden człowiek, który się okazał nie do końca pełen zmysłów, zamordował wiele osób w całej Europie. Sprowadził nieszczęście na całą Europę. Niech ci młodzi policjanci, którzy nas otaczają, rozumieją to. My nie działamy przeciwko nim. Ale chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że ta sytuacja to nie jest, że tak powiem, nieprzemyślany plan. Od roku dewastuje się różnego rodzaju życie społeczne. Wymienia się wszystkich ludzi z administracji bez żadnych możliwości sprawdzenia ich kwalifikacji. Może nie idiotów, nie nazywajmy ich tak, proszę Państwa, oni też mają prawo do normalnego życia. Ja myślę, że pewne zaniedbania były, to trzeba się przyznać do tego. Ale musimy zrozumieć, że musimy wybierać najlepszych. Tacy, którzy będą umieli nami kierować, a nie wybierać spośród średniaków albo najgorszych. Tylko takich ludzi, którzy są podporządkowani jednemu człowiekowi. Nie wiem, czy jeszcze Państwo widzieli wczoraj. Dlaczego mówię tak emocjonalnie? Bo ktoś, kto nie ma emocji i nie ma przekonania co do tego, co powinniśmy zrobić, to nie może osiągnąć sukcesu. Ale my osiągniemy ten sukces! Przypomnę Państwu, że przez ten rok prasę stracili dziennikarze. Ludzie samodzielni pod względem swojego dorobku życiowego. Ludzie, którzy coś w tym kraju potrafią, mają biznesy, boją się o swoje interesy. Ale tak naprawdę każdy ma zajęcze uszy. Ja też się boję. Ale myślę, że wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że tę bojaźń trzeba też pokonać i być razem. Wszyscy! Nie możemy eliminować nikogo. Byłem na komendzie policji, proszę Państwa, i moje takie spostrzeżenia. W jakiejś banalnej sprawie, gdzie zostałem oskarżony o kradzież prądu administracyjnego, gdzie mój najemca podłączył się pod światło administracyjne. Już dostałem z Urzędu Skarbowego domiar, że ja kradnę prąd. Proszę Państwa, 50 zł, ale jestem złodziejem. Nikt nie patrzył na to, skąd się to wzięło, kto miał w tym interes i w jaki sposób to powstało. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest incydentalna sprawa. Może to rzeczywiście nie jest sytuacja, że tak powiem, do opowiadania. Ale jestem, proszę Państwa, na tej komendzie i widzę, jakie są plany naboru policji w Łodzi. 380 osób! O czym to świadczy? Proszę Państwa, tak, bo się zwalnia tych ludzi, którzy są, że tak powiem, już mądrzy i wiedzą, że po jednej władzy przychodzi druga władza, nabiera się nowych ludzi, których się będzie indoktrynować i tacy ludzie będą przeciwko nam. Nie bójmy się, nie damy się wywleć o godzinie 6 rano z łóżek, jak to było poprzednio! Hańba! Szanowni Państwo, ja wiem, a Wy nie wiecie, ale za Was to powiem. Ta energia i ten spokój, ojciec i córka.
muszę coś powiedzieć. Ja mam trochę inne doświadczenia związane od czasu, kiedy wychodzimy na ulicę i protestujemy przeciwko temu, co się dzieje. W mojej opinii policja zachowuje się fantastycznie. Naprawdę nas pilnuje. Naprawdę o nas dbają. Jeżeli muszą wykonywać jakieś czynności, które polegają na tym, że trzeba kogoś znieść z ulicy, to robią to naprawdę maksymalnie delikatnie jak można. I pamiętajcie, oni działają na rozkaz. To nie są ich decyzje. To jest ich zawód, to jest ich robota. I nie mogą dyskutować z dowódcą. Żadne ugrupowanie, żadne militarne rozwiązania nie mogą podziałać działać w ten sposób, że każdy robi co chce. Działają na rozkaz. Ale są fantastyczni, a wczoraj udowodnili to tymi czapkami zdjętymi ręką na sercu. Tak, jak byliśmy, spędziliśmy wtorek i środę w Warszawie pod Sejmem i we środę po meczu kibole Legii wybierali się na miasteczko pod Sejmem, żeby nas pałować. Policja nas obroniła, nic się nie wydarzyło. Działali tak perfekcyjnie, że myśmy nawet nie zdążyli zauważyć, kiedy sytuacja została wyczyszczona, zablokowana i wszyscy byli bezpieczni. Oni są naprawdę fantastyczni, a ryzykują przy tym wiele. Bardzo proszę, nie obrażamy nikogo. Bardzo proszę, nie obrażamy nikogo. Za chwilę poproszę panią profesor Rakowską-Trelę, ale dla uspokojenia chciałem państwu przeczytać, choć nie jestem aktorem, przeczytać pewien wiersz, który też kojarzy mi się z tą sytuacją, a z dzisiejszą sytuacją szczególnie. Jest to wiersz Asnyka. Miejcie nadzieję. Nie tę lichę marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę. Nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę. Nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystało w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by w kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Adam Asnyk, wiersz ponadczasowy. Pani profesor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przyjechałam dzisiaj tutaj dość późno. Było 2-3 po 21. Szłam ulicą Jaracza, nie sama. Szło bardzo wiele osób. Był korek. Bardzo się cieszę. Łzy mi się pokazały w oczach. To były łzy wzruszenia z tego powodu, że jest nas tutaj dzisiaj tak wiele. Proszę państwa, ja zdawałam maturę w 1997 roku. Jestem tym rocznikiem, który na stole, pisząc pisemne egzaminy maturalne, znalazł egzemplarz konstytucji. Ta konstytucja wtedy wchodziła w życie. W tym samym roku rozpoczęłam studia prawnicze. I ta konstytucja, te wartości, które są w niej wyrażone, demokratyczne państwo prawa, niezawisłość sędziów, niezależność sądów, ale także obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego, które nas wiąże. Te wszystkie wartości są we mnie. Ja się na nich wychowałam. One są dla mnie oczywiste. Ja nie potrafię sobie wyobrazić rzeczywistości, w których te wartości przestają obowiązywać, przestają kierować naszym postępowaniem. I wiem, że będzie trudno, ale wierzę, że my wszyscy tutaj zgromadzeni, ale i nie tylko,
także inni, przede wszystkim te osoby, od których zależy przestrzeganie prawa, zależy to, czy konstytucja będzie konstytucją w życiu, a nie tylko konstytucją na papierze, czyli sędziowie. Mam nadzieję, że sędziowie także zachowają tę niezawisłość, a sądy zachowają niezależność, mimo że rzeczywistość pokazuje, że naciski na to, ażeby było inaczej, będą ogromne i trudno będzie tę niezależność i tę niezawisłość zachować. Mam jednak nadzieję, że my tutaj wszyscy zgromadzeni będziemy o to dbać, bo im więcej osób będzie o to dbać, tym sędziom będzie prościej. Jest to ważne nie dla sędziów, jest to ważne dla nas, obywateli, ażebyśmy byli chronieni przez tę trzecią władzę, władzę sądowniczą, przed nadużyciami, przed naciskami, przed niesprawiedliwością, bo zdarza się, że obywatel staje przed sądem, a z drugiej strony staje państwo. Państwo reprezentowane teraz przez jedną partię. I ktoś musi nas bronić. Tymi osobami są sędziowie. Dlatego ja mam ogromną wiarę w to, że sędziowie tę niezależność i niezawisłość zachowają, bo te czasy kiedyś miną i wrócimy do demokratycznego państwa prawa, nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostałem informację, że ktoś tutaj chodzi i zbiera podpisy pod jakąś petycją. Kompletnie nie mamy pojęcia, jaka to jest petycja. W związku z czym wielka prośba, zanim coś podpiszecie, dopytajcie dokładnie, o co chodzi. Ponieważ podpisy, które składacie, tak naprawdę potem można wykorzystać do wszystkiego. Patrzcie, co tam jest napisane, a jeżeli nie jesteście pewni, nie podpisujcie. Najlepiej, gdyby osoba, która zbiera te podpisy, przyszła do nas i powiedziała w ogóle, o co chodzi. Bo tak by wypadało. Kochani, wczoraj w Warszawie... Inaczej zacznę. W Łodzi od ponad półtora roku przechodzą co jakiś czas manifestacje, są pikiety, są różnego rodzaju spotkania. W kwietniu ubiegłego roku przeszła pierwsza pikieta w obronie praw kobiet. 2 października przeszła druga pikieta w obronie praw kobiet, na której było ponad 10 tysięcy ludzi. Jestem pewien, że tutaj wielu z was było na tej pikiecie. A potem był poniedziałek. Czarny poniedziałek. Parasolki z tego czarnego poniedziałku stały się symbolem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bo na całym świecie w tej chwili kobiety wychodzą protestować z parasolkami. Są z nami dwie dziewczyny, z którymi organizowaliśmy wtedy tę pierwszą kwietniową i następne pikiety i one do tej pory walczą o prawa kobiet nie tylko w Polsce, ale i za granicami. Zapraszam. Brawo Dziewuchy! Szanowni Państwo, możecie się zastanawiać, czego dziewuchy chcą od sądów. Przecież walczymy o prawa kobiet, o nasze prawo do aborcji i walczymy o to, żeby nie łamano naszych podstawowych praw. Natomiast jesteśmy obywatelkami tego kraju. Płacimy tutaj podatki, co podkreślałyśmy nieraz. I kto inny nas obroni? Gdzie udamy się? Gdzie się odwołamy, kiedy znowu zaczną łamać nasze podstawowe prawa? Sprawa sądów to sprawa kobiet. Jesteśmy tutaj dzisiaj z Aleksandrą, pod Sejmem są dziewczyny z naszej grupy. Kolejny dzień. Siedzą w miasteczku i walczą. Teraz oddam głos Aleksandrze, która powie, dlaczego tutaj jesteśmy. Dzień dobry, dziękuję. Cieszę się, że przyszliście tutaj wszyscy tak licznie. Jesteśmy dlatego, tak jak powiedziała Ania, ponieważ jesteśmy obywatelkami, wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju i należy walczyć o podstawowe prawa, o prawo do bycia sprawiedliwie sądzonym czy sądzoną. W niezależnie już jakiej sprawie, bo w tej chwili to już nie jest kwestia tego, czy to są prawa kobiet, czy prawa mniejszości. Po prostu walczymy o nasze prawa jako prawa człowieka, prawa obywateli do sprawiedliwości. I łódzkie dziewuchy angażują się w to, bo wierzymy, że każdy człowiek ma przyrodzone prawo do bycia sprawiedliwie sądzonym czy sądzoną. Wczoraj przywieźliśmy Agatę i Martę, które siedziały 2 doby w miasteczku pod Sejmem. I wiecie, co one zrobiły dzisiaj? One pojechały tam siedzieć dalej.
a my jesteśmy tutaj. Każdy robi to, co może. Jesteśmy naprawdę zmęczone już tą sytuacją. I to jest trzeci dzień z rzędu znowu, kiedy ja mówię i dzisiaj nie mam dla was jakiejś porywającej mowy, tylko właśnie chciałam wam podziękować za to, że jesteście. Chciałam podziękować wam za solidarność i poprosić o to, żebyśmy wszyscy byli solidarni. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w jakiejś partii, czy nie jesteśmy, czy należymy do jakichś stowarzyszeń. I również zaapelować do polityków, żeby tworząc opozycję, żeby walcząc o nasze prawa, żeby też byli solidarni, żeby byli solidarni z nami, z obywatelami. Już nie chodzi o to, że tak jak wczoraj krzyczałam pod Sejmem ze sceny, żeby byli solidarni z kobietami. Po prostu bądźcie solidarni z nami jako z ludźmi, z obywatelami tego kraju. Dziękuję. Brawo! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Słuchajcie, to jest mały błąd. Mały błąd jest. Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Jesteśmy razem! Słuchajcie, to, że tu przyszliście, to znaczy, że kochacie ten kraj, że kochacie wolność, że kochacie demokrację, a to znaczy, że kochacie ludzi. Bo żeby kochać swój kraj, trzeba kochać ludzi. Jeżeli się nie kocha ludzi, to nie kocha się swojego kraju. Popatrzcie na twarze partii, której nie wypada wymawiać nazwy. Przypomnijcie sobie te twarze. Czy widać tam miłość? Nie! A kiedy patrzę na was, jak się uśmiechacie, jak stoicie tutaj z tymi ogniami podniesionymi do góry, tu jest miłość. Do góry te domy. Obywatele tego kraju, jako mieszkańcy tego miasta, patrioci tego miasta. Dlatego nie mówimy, nie opowiadamy, jaka organizacja, kto, kiedy mówi, mówią obywatele. Mówią tylko i wyłącznie obywatele tego miasta, patrioci, którzy kochają to miejsce. Bardzo proszę o następnego mówcę, sam się przedstawi. Witam państwa serdecznie, nazywam się Monika Malinowska-Olszowy. Jestem radną Rady Miejskiej, ale jestem też adiunktem jednej z wyższych uczelni łódzkich. Jestem na niej też, pełnię funkcję prodziekana. Głośniej, bo tam nie słychać. Jestem... Tam nie słychać nic z tyłu. Mikrofon bliżej. Szanowni państwo, nazywam się Monika Malinowska-Olszowy. Jestem radną Rady Miejskiej, łódzkiej Rady Miejskiej, ale przede wszystkim jestem adiunktem na jednej z wyższych uczelni łódzkich, gdzie też pełnię funkcję prodziekana. Dzisiejsze moje wystąpienie będzie krótkie, ale bardzo emocjonalne, bo to, co dzisiaj się stało, oznacza tak naprawdę koniec demokracji. Dzisiaj po głosowaniu w Sejmie dziennikarze zapytali pana ministra Ziobry, żeby powiedział kilka słów o tym głosowaniu, o tym, co stało się w Sejmie. Pan minister powiedział tak, i tutaj cytuję: bardzo cieszę się, że ustawa o wymiarze sprawiedliwości została przegłosowana, bo oczekiwało jej bardzo polskie społeczeństwo. To znaczy... Szanowni państwo, to znaczy, że oni się z nas śmieją. To znaczy, że oni nas nie widzą,
to znaczy, że wymazują nas gumką. To znaczy, że my nie istniejemy. Musimy coś z tym zrobić. Czym będzie nas więcej, czym będziemy bardziej protestować, będziemy pokazywać, że nie godzimy się na takie traktowanie, na takie ustawy, tym możemy zrobić więcej. Dziękuję wszystkim, że jesteście tutaj wszyscy razem, że wspieramy Warszawę w tym trudnym momencie, aby tak dalej. Musi się udać. Mam jeszcze obawy dalsze, co będzie dalej. Wiadomo już, że mówi się o mediach. Też mam obawy jako naukowiec, a jeszcze przede mną wiele tytułów naukowych, że też może, być może posłowie będą przyznawali naukowcom tytuły naukowe i będą decydować o tym, kto będzie doktorem, kto będzie profesorem. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że obronimy Polski, bo to jest nasz cel. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, zanim dalej przekażę głos. Zrobię małą zmianę w kolejności, dobrze? Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Kochani moi, skoro mówimy o obronie demokracji, obronie wolności, są między nami tutaj członkowie Komitetu Obrony Robotnika. To oni walczyli z komunistycznym okupantem. To oni siedzieli w więzieniach. I oni w tej chwili znowu z nami są. Opowiem, dam głos Jurkowi Morce, ale nie mogę nie powiedzieć. Szanowni Państwo, tu jest Zosia Groniec. Kto poznał Zosię, nie może jej nie kochać. Uwierzcie, to jest absolutnie wyjątkowy człowiek. Absolutnie wyjątkowy człowiek. Jurek Morka. Dzień dobry Państwu. Właśnie wieczorem. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja nie lubię wielkich słów, ale dzisiaj muszę powiedzieć prawdę. Wczoraj w nocy i dzisiaj najpierw 15 posłów, a później 235 plus ci, którzy wstrzymali się od głosu, zdradzili wolną Polskę. I taka jest prawda i tak ich trzeba traktować. Te trzy ustawy, które wchodzą, otwierają drogę dyktaturze. I trzeba mieć świadomość, że będzie prawdopodobnie znowu tak, jak było w latach 70. i 80., gdzie nie było zakazu, nie było czegoś takiego, że nie ma wolności słowa, że nie ma wolności zgromadzeń, za wyjątkiem stanu wojennego. Tylko ludzie się bali mówić i bali się gromadzić. I to jest niebezpieczeństwo, które nas czeka. I dlatego, patrząc na was tutaj wszystkich zgromadzonych, jestem głęboko wzruszony, bo wiem, że nie jesteśmy sami, że potrafimy stawić opór temu, co się dzieje, że nie ma naszego na to przyzwolenia, że to się nie odbędzie w ciszy, tak żeby nikt nie wiedział, co się właściwie stało. Ale proszę was, mówcie wszystkim swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom, rodzinie, przekonujcie ich do uczestnictwa w takich spotkaniach jak nasze. Protestujmy, nie poddawajmy się, żebyśmy potem mogli spojrzeć spokojnie w oczy naszym żonom, dzieciom i wnukom. Dziękuję. Siedzieć cicho! Nie będziemy! Siedzieć cicho! Nie będziemy! Siedzieć cicho! Nie będziemy! Siedzieć cicho! Nie będziemy! Kochani, ja nie wiem, czy macie świadomość tego, ale staliście się wszyscy dziećmi Placu Dąbrowskiego. My tak nazywamy tych, którzy organizowali pierwszą manifestację 19 grudnia 2015 roku. Tam, na narożniku Teatru Wielkiego.
Tak nazwaliśmy tą sytuację, tak ją do tej pory nazywamy. I teraz przyjmujemy was wszystkich do wielkiej rodziny dzieci placu Dąbrowskiego. Czas biegnie, następny mówca, zapraszam. Kłaniam się wam nisko. Sylwester Pawłowski, łodzianin. Kiedy szedłem na dzisiejsze spotkanie, jeden z dziennikarzy zapytał mnie: Panie Sylwestrze, po co pan tu czwarty raz przychodzi? Odpowiedziałem: z tego samego powodu, dla którego przychodzą tutaj tysiące łodzian. Z tego samego powodu, dla którego setki, a już teraz miliony Polaków przychodzą na ulice innych miast. Bo łączy nas miłość do wolnej Polski i zwykła ludzka przyzwoitość. Czy się myliłem? Nie! Wczoraj, moi drodzy, byliśmy świadkami, jak powstaje legislacyjny bubel. Kiedy kupujemy towar i stwierdzamy, że jest brakiem, bublem, możemy go reklamować. Kiedy szanujący się producent stwierdza, że wypuścił wadliwy produkt na rynek, wycofuje go. My nie będziemy mogli zareklamować przyjętych przez Sejm ustaw. Każdy z nas takiego prawa nie ma. Nie wycofa również tego bubla producent, ale może to zrobić brakarz. Chyba wiecie, czym zajmowali się brakarze i brakarki. Tym brakarzem pozostaje prezydent Duda. Ma już wiele przydomków, ale może skorzysta z tego i bubel prawny, bubel legislacyjny wycofa z publicznego obrotu. Miejmy nadzieję, że tysiące Polaków, jeśli nie przemówi do jego rozsądku i serca, to przynajmniej przemówi do prawniczego sumienia. Spodziewałem się takiej reakcji. To są ludzie bez serca, bez umysłu, a przede wszystkim bez sumienia. Musimy brać sprawy w swoje ręce i walczyć o to, by wolna Polska była wolną Polską. By prawo było prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością, co nie ma nic wspólnego z rządzącą partią. Mam nadzieję również, że będziemy spotykać się w tym miejscu w jeszcze większym gronie, po to, by wymóc na rządzących, aby zechcieli uszanować wolę Polaków, choć nas nazywają drugim sortem, choć nas nazywają złodziejami, ale my pokażemy, że drugi sort też jest na coś stać. Kłaniam się przed wami ponownie nisko i do kolejnego spotkania. Jestem łodzianin z krwi i kości. Z Bałut. Kto jest z Bałut? Bałuty rządzą. Nie, nie wprowadzamy podziału. Ale to jest taka typowa łódzka rodzina. Moja matka była tkaczką, ojciec był tkaczem. Oboje byli z dwóch różnych końców tkactwa, bo ojciec tkał dywany, a matka tkała wstążki. Ojciec, matka tkaczka, ojciec tkacz, też był taki wiersz. Matka tka i ojciec tka. Jurek. Matka tka i ojciec tka i praczka czka i czkając tka. Dobrze. Bartku, proszę. Witam. Dziękuję, że przybyliście w takiej dużej ilości. Jesteśmy tutaj już kolejny dzień i jest nas coraz więcej. Okej. Okay. Nazywam się Bartek Ród. Należę do partii. Nieważne jakiej w tej chwili, ponieważ tak czy siak nie pozwolą nam reprezentować naszych wyborców. Niemniej jednak chciałem powiedzieć kilka swoich słów od siebie. Będzie to moje wyznanie. Urodziłem się w 87 roku w Łodzi. Wychowałem się w wolnej Polsce, a poprzedniego systemu nie znam. Słyszałem tylko przerażające historie o tym, jak ciężko było wyjechać z kraju, o tym,
o pustych półkach w sklepie i o dziwnych sytuacjach, które znamy z filmu Miś, kiedy szatniarz mówił: nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi? Nie mieliśmy wtedy praw, zabrali je politycy, którzy żyli skrajnie inaczej i teraz robią znowu to samo. Przez całe życie mówiono mi, żebym nie interesował się polityką, bo polityka jest zła i jest to bagno. Mówili, żebym skupił się na studiach, znalazł dobrą pracę i wziął kredyt we frankach. Niestety, takie pozostawienie polityki spowodowało dewastację naszego kraju. Zostawiliśmy politykę zakompleksionym wodzą, w którym w głowie tylko jedno. Zemsta? Ośmiorniczki? I przedstawianie się przed kamerami. Jeśli chcemy wolnej, demokratycznej Polski, musimy aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym. Tak jak robimy to dzisiaj i od paru ostatnich dni. Tak jak zrobiły to kobiety w zeszłym roku wychodząc na ulicę. Jedynie przyłączając się do komitetów, grup czy partii politycznych, jesteśmy w stanie zmienić Polskę na lepsze. Wszystkim nam tutaj bliskie są wartości jak wolność, równość i demokracja. Dlatego apeluję do wszystkich tutaj, byśmy manifestowali swoje poglądy, abyśmy rozmawiali i żebyśmy udostępniali swoje poglądy w sieci. Tylko jeśli wszyscy zaangażujemy się w politykę, ten kraj będzie silniejszy. Tymczasem chciałbym, żebyśmy wszyscy skandowali jedno to, co chcemy najbardziej w tej chwili, czyli weta od prezydenta. Dziękuję. Chcemy weta! 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 Kochani, umówiliśmy się tutaj. Umówiliśmy się tutaj, że jesteśmy tu jako obywatele, a nie przedstawiciele żadnych ugrupowań, stowarzyszeń, organizacji i tak dalej. Trzymajmy się tego. Natomiast skoro mowa o wecie, to jedno z ugrupowań, którego nazwy nie powiem, bo się tak umówiliśmy, choć wypada powiedzieć, a którego? Przygotowało taką inicjatywę. Bardzo proszę o informację. Dobry wieczór Państwu. Dariusz Klimczak, przyjechałem do Państwa z Tomaszowa Mazowieckiego. Jestem radnym sejmiku województwa łódzkiego. Ta petycja, która dzisiaj jest, podpisy pod tą petycją, które są dzisiaj tutaj zbierane, to jest petycja do pana prezydenta, jedyna, najważniejsza petycja w tym czasie. O to, żeby wycofał się i zawetował te szkodliwe uchwały, ustawy sejmu. Szanowni Państwo, dzisiaj przeżyliśmy bardzo smutny, ciężki dzień. Tych dni było kilka w ostatnim czasie. Skóra naszej młodej polskiej demokracji została solidnie wygarbowana w polskim parlamencie. Dokonano przemocy politycznej. Jedna z partii, która ma zaledwie kilka głosów więcej niż cała reszta opozycji, postanowiła, że ustawą będą zmieniać ustrój konstytucyjny w naszym kraju. Że będą zamachiwać się na demokrację, na niezależne sądownictwo, na konstytucję i wolność, którą wy wywalczyliście, nasi rodzice, dziadkowie, przez tyle lat, bardzo wiele trudu. Szanowni Państwo, ale dzisiaj nie możemy się smucić. Dzisiaj powtarzaliśmy wiele razy, że jesteśmy razem i to jest najważniejsza wartość. Kiedy patrzę na tą ilość osób, przypomina się mi zdanie pewnego bardzo znanego adwokata, konsula rzymskiego, znanego z pięknych wystąpień, Marka Tulliusza Cycerona, który powiedział, że najszlachetniejszą motywacją do działalności publicznej jest determinacja, by nie rządzili nami ludzie podli,
Dlatego my się tutaj zbieramy. Dlatego będziemy protestować. Będziemy bronić naszą konstytucję. Konstytucja to są piękne słowa na pięknej karcie, ale obrońcami konstytucji jesteśmy my. Ludzie, którzy wierzą w prawo. Nawet prezydent, który kładąc rękę na konstytucji, przysięga, że będzie jej przestrzegał. Powołuje się na Boga, a później ją łamie, nie jest godzien zagwarantować. Prawa konstytucyjne możemy tylko my zagwarantować, będąc razem. Dlatego wszyscy ci, którzy przyszli dzisiaj do Łodzi, na ten plac, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, zapisują się złotymi głoskami w historii Polski. To są prawdziwi demokraci. To są ludzie, których historia nie zapomni. Bardzo wam za to dziękuję. Kochani, musimy przyspieszać, bo czas bardzo płynie, a powinniśmy skończyć przed 22. Ja mam jeszcze taką uwagę. Bardzo żarłoczna pani poseł wczoraj udowodniła to po raz kolejny. Słuchajcie, ja bym takiej buły nie wrąbał w takim czasie. Bardzo żarłoczna pani poseł zaczęła się odgrażać, że sądy już mamy, następnie będziecie wy i pokazali nam media. Chciałbym zaprosić przedstawicielkę mediów, Dorota Ceran. Witam państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Proszę państwa, słychać mnie? Okay. Proszę państwa, właściwie mnie już pani Pawłowicz nie jest potrzebna do niczego, ponieważ mnie już swego czasu dobra zmiana z mojej firmy przegnała, tak można rzec. Ale teraz zajęłam się czym innym i przyszłam tutaj państwa, czym innym, w sensie nie dziennikarstwem telewizyjnym, a prasowym. I przyszłam państwa szybciutko o coś poprosić. Zbieramy się tu wszyscy, to jest bardzo wzruszające. To jest coś, co naprawdę chwyta za serce. Ale bardzo państwa proszę, kiedy rozejdziemy się, kiedy pójdziemy do swoich domów, do swoich środowisk, tłumaczcie państwo, mówcie ludziom, bo my, dziennikarze, najczęściej piszemy w mediach, które są kierowane do tych, którym z nami po drodze. Ja piszę dla was. Nie wszyscy mają możliwość, ochotę tego słuchać, to czytać. Tłumaczcie państwo, wspomóżcie nas w tym, żeby społeczeństwo w większej jeszcze grupie rozumiało, co tak naprawdę grozi całej Polsce i nam. Bardzo gorąco państwu dziękuję i bardzo o to proszę w imieniu moim i wszystkich dziennikarzy wolnych mediów, jeszcze wolnych. Wolne media! 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 Dorota bardzo delikatnie nie chciała powiedzieć, z jakich mediów ją zwolniono, ale powiem tak, to taki trochę niedorobiony pałac kultury. Poprosiłbym teraz Marcina, bo jest jeszcze jeden ważny aspekt, z którym musimy się liczyć. Unia Europejska. Kochani, zaraz może okazać się, że znowu będziemy stali na Piotrkowskiej biurze i odbierali paszporty. Szanowni państwo, dzisiaj tak naprawdę Kaczyński rozpoczął wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. My musimy sobie zdać sprawę, że to jest nie tylko zamach na sądy, które chce podporządkować sobie, żeby zdobyć pewnie władzy oraz zrealizować swoją chorą żądzę zemsty. To jest tak naprawdę wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Kaczyński nie ma odwagi powiedzieć Polakom, zrobimy polexit. Nie ma, bo my zbyt kochamy Europę. I teraz będzie grał na wszystkie możliwe fronty po to, żeby Europa po prostu się od nas odsunęła.
Wiecie państwo pewnie doskonale, że już się pojawiają głosy o konieczności zastosowania artykułu 7 w stosunku do Polski. To tak naprawdę oznacza zmarginalizowanie naszej pozycji do samego końca. Na szczęście myślę, że wszyscy tu zgromadzeni jesteśmy euroentuzjastami i oprócz sądów nie oddamy również Europy. Nie oddamy Europy! Nie oddamy Europy! Nie oddamy Europy! Nie oddamy! W górę światła! Europy! Nie oddamy Europy! Nie oddamy Europy! Nie oddamy Europy! Słuchajcie, obłędnie to wygląda. Naprawdę... Dzieci Placu Dąbrowskiego. Musimy kończyć. Zanim skończymy tradycyjnie hymnem, to najpierw wam powiem, o co chodzi ze świecami, bo potem nie słuchacie. Tutaj są kartony poukładane. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrekcją sądu. Jest wielka prośba, żeby układać tylko na tych kartonach, nie na tych kamiennych schodkach, bo potem pozostają po tym ślady. Jeżeli macie państwo gołe świece, nie da się ich tu ustawić, ale tu i tu są trawniki. Wzdłuż trawnika, bo w trawnika przy krawężniku można te świece poustawiać. Wtedy nie grozi nam, że to się zacznie wszystko palić. Jeszcze nie stawiamy. Marcin, czy jesteś gotowy? Marcin? Szanowni państwo, tak jak zawsze, tak jak Polacy, do hymnu! Poczekajcie na muzykę. Chciał jedną tylko rzecz. Kochani, jest tutaj bardzo dużo młodych ludzi.
Młodzi ludzie, podnieście ręce do góry! Ale oszukujecie, to są sami młodzi. Powiem tak, nie będę mówił skąd jestem, ja nikogo reprezentuję, no bo nie na tym to polega. Tak, reprezentuję młodych i będę młodych reprezentował. I powiem tak, jaka się przybrała. Mam znajomych w różnych środowiskach, również narodowych. To nie jest tak, że narodowcy są w 100% za PiS-em. Oni są w stanie pójść za nami, tylko trzeba do nich normalnie mówić. Niestety, Kaczyński teraz przegiął. Jak można nazwać opozycję mordercami? No jak? No pytam się. To jest po prostu chore. Ale nie nazwą tylko opozycję, ale wszystkich, którzy są przeciwko niemu. Przecież to jest tragedia. No, zdradzieckie mordy. No, ale żeby być zdrajcą, to trzeba komuś przysięgać wierność. No, jestem człowiekiem honorowym i będę bronił tego kraju do ostatniej kropli krwi. Pięknie wyglądają tutaj te świeczki. Ale obawiam się tego, że nadchodzą czasy palenia opon. Niestety. Pójdziecie ze mną? To się cieszę. Jeszcze tylko, nie, Kwiatkowi nie mogę odmówić, słuchajcie. Ten gość, którego znacie. Słuchajcie, witajcie, tutaj się wszyscy przedstawiają pięknie. No właśnie, ja też jestem młodzianinem. I tak dosłownie dwa zdania, bo dzisiaj padło już tutaj bardzo wiele pięknych słów. Ale tak naprawdę dzisiejsza manifestacja to też jest po trosze żałoba, bo dzisiaj została pogrzebana w naszym kraju demokracja i konstytucja. Ale na szczęście wciąż jest Rzeczypospolita, tak? Hańba. Ale na szczęście, słuchajcie, jest Rzeczypospolita, bo Rzeczypospolita to my. Nasza wspólna sprawa. I tak jak tutaj wszyscy stoicie, to jesteśmy właśnie tutaj zespoleni tą wspólną sprawą. Natomiast ja żałuję i teraz chciałbym dosłownie dwa słowa skierować do jednej osoby w tym kraju. I myślę, że też takie słowa kierują teraz i z Warszawy, i z Bydgoszczy, i z Gdańska, i z Wrocławia, bo takie manifestacje odbywają się w całej Polsce. Chciałem się zwrócić do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą. Dlaczego nie stoi na straży konstytucji? Dlaczego nie stoi na straży demokracji? Dlaczego nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko prezydentem jednego szeregowego posła? Dlatego wzywam pana, panie prezydencie, do tego, żeby pan za kilka dni powiedział tak jak my wszyscy w całej Polsce. Trzy razy weto! 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 I słuchajcie! Trzy razy weto! Tak jak wczoraj kończyłem ten krótki speech, nie gasiły świeczek. I tak jak Mirek dzisiaj powiedział, cytując ten wiersz, miejcie odwagę nie tę jednodniową, bo przed nami kolejne dni takich spotkań tutaj. I mam nadzieję, że będzie cały czas taka sama frekwencja. Brawa dla całej Łodzi, słuchajcie, jesteście wielcy! Brawo wy! Kochani Państwo, jestem tu kolejny raz i strasznie się cieszę, że nas jest coraz więcej. Szczególnie dziękuję młodym ludziom, bo jest was coraz więcej. Natomiast chcę wam powiedzieć jedno. W 80 roku ja miałem 20 lat. Dzisiaj to do was należy ta Polska i to wy musicie o to walczyć. I jedna prośba do wszystkich, którzy tu są. Na następne spotkanie przyjdźcie i przyprowadźcie przynajmniej po jeszcze jednej osobie. Dziękuję bardzo. Oj, trzeba będzie rozbudować plac. Kochani, kończymy. Kartony są po tej stronie, są też również po tej stronie, jak się nasi flashmobowcy odsuną, będzie widać. Idźcie ostrożnie, nie popaszcie się, zwracajcie uwagę na samochody zaparkowane. Kocham jeszcze nie raz. Tymczasem rozwiązuję zgromadzenie.